Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego jest wyjątkowy, bo to jeden z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu. To jest jeden element. Drugi element, że fantastycznie uzupełnia ofertę dydaktyczną naszego Uniwersytetu, jest elementem, którego tutaj na Pomorzu Zachodnim brakowało. Polska była w tamtym czasie już nasycona dość dobrze wydziałami teologii, bo i Toruń wcześniej otrzymał pozwolenie, jeszcze wcześniej z papieskiego wydziału w Poznaniu też powstał Wydział Teologiczny na Uniwersytecie. To są te najbliższe polskie, Poznań, Toruń. Jest to jednak pewna odległość od Szczecina, a Pomorze Zachodnie dysponowało już odpowiednią kadrą i takim zasobem studentów, że warto tutaj było stworzyć Wydział Teologiczny. Obchodzimy 20-lecie tego wydziału, a ten wydział jako najmłodszy wydział teologiczny w Polsce powstał dzięki temu, że była ogromna determinacja zarówno władz uniwersyteckich, jak i władz kościelnych, łącznie z inicjatywą Ojca Świętego Jana Pawła II. To on jest papieżem, założycielem tego wydziału, bo on powiedział, w Szczecinie musi być teologia i wydział teologiczny na uniwersytecie. W roku 2004, w styczniu, dopiero została podpisana umowa pomiędzy państwem a kościołem, dzięki której został erygowany Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Ze względu na nową kategoryzację wydziałów i instytutów badawczych w Polsce trzeba było się wykazać bardzo dobrą pracę w ramach trzech kryteriów. Po pierwsze publikacje naukowe, po drugie wpływ finansowy, czyli ilość zdobytych grantów i programów, które się przelicza na, że tak powiem, żywą gotówkę, i trzecie kryterium to wpływ na środowisko. I okazało się, że nasz Wydział Teologiczny przede wszystkim w publikacjach naukowych był tak wysoko, że ministerstwo przyznało nam kategorię A. Wydział Teologiczny jest to miejsce spotkań, debat, dyskusji, szukania porady, ale też jest to taki pewien element pomagający w rozwoju społeczno-gospodarczym. Cieszymy się, że właśnie taki wydział może funkcjonować w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego.